go reanimował. Oni są parą, czy nie? Cześć. Cześć. Już się za... O, tu jest też pytanie. Zdania ekspertów są podzielone. To jest... robią seks, czy nie? Dobra, ja zadzwonię i zapytam. Siema. Siema. Ty, bo ogólnie oglądam TikToki, nie? Z widzami. Mhm. I było trochę TikToków. I było co? Było trochę TikToków takich, gdzie ty byłaś. I Remsuła też był. Mhm. I mamy zagwozdkę. No. Chodziłoby takie o takie oficjalne publiczne info, bo zdania ekspertów są podzielone. Czy wy jesteście parą, czy nie jesteście? No wiesz co, Nitro? No. Myślę, że tutaj... No, nie wiem, no... Bo zdania są podzielone. Niektórzy mi piszą, że jesteście, niektórzy mi piszą, że nie jesteście. I ja się zacząłem zastanawiać. Byliście razem na wakacjach, chodzisz mu po domu, wiesz, no... Mógłbym powiedzieć, nie, że nawet ja co... tylko on mi. Aha, no dobra, no to są takie jednoznaczne dowody wskazujące, że coś może być na rzeczy, dlatego ja zamiast powielać jakieś rzeczy, to wolę zadzwonić i zapytać. No to rozumiem, że tutaj chciałbyś mieć informacje z pierwszej ręki. Z pierwszej ręki, bo ja nie lubię pomawiać. Tak. No to wiesz, jak sam powiedziałeś, no byliśmy razem na wakacjach, no... Robimy streamy jakoś w tym samym czasie nie robimy streamów, przebywamy u siebie nawzajem, więc myślę, że dowody są raczej jednoznaczne, więc tutaj no... Nie jesteście, tak? To jesteście czy nie? Potrzebuję oficjalny statement, big statement. No ale to wiesz, to nie jedna strona musi taki big statement tutaj wygłosić, nie? Kochasz go, czy nie? O, to naprawdę nie jest statement, który bym publicznie chciała powiedzieć. Nie wiem, no musisz się pucnąć albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie bądź jak Marcin i Lexi, którzy kręcą jakiś ship i nie potrafią się zdecydować, czy są razem, czy nie. No, to dobrze, ja to jakby rozumiem wszystko. No tak, czy nie? Ale tak jak ci mówię, no to musiałbyś, wiesz, to nie jest jakby tylko... Bo ja ci powiem totalnie szczerze, jeśli chodzi o Remsuę, ja nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem i jedyne skąd go kojarzę to trochę tak z internetu, więc no ja nie mam jak go zapytać, więc dzwonię do ciebie. Ale jak najbardziej możemy wejść na TS, a możesz się go zapytać. A wy razem jesteście teraz? Nie, on ma streama, a ja sobie gram z nim w New Orda. No właśnie, no ale jak ma streama, to nie będę chłopowi przeszkadzał jakimiś mało istotnymi rzeczami jak ty. Mogłabyś się wypowiedzieć po prostu? No, jeżeli chodzi o jakieś takie oficjalne oświadczenie i tak dalej, no to myślę, że tutaj musimy... Dobra, to inaczej. Dobra, bo być może jesteś taką... FWB, tak? Co to znaczy? Friends with Benefits. Aha. No, bo jak nie wiesz, czy to związek... Inaczej, czy był tak zwany... O, ciekawe, mnie to słowo bardzo śmieszy moje... Seks. Seksik. Warówka w bułce. Seksik. Był czy nie? No? Proszę. Ale nie, ja trójkąty z innym mężczyzną, nie. Jakbyś miała koleżankę, to jeszcze spoko, ale o takie rzeczy mnie nie proś. Mówię ci, jeżeli co? Chcesz oficjalnego statementu i tak dalej, to musimy... Ale to chyba, wiesz, co miałaś między nogami. Miałaś czy nie miałaś, no to spucuj się. Cekcik. No
Powiesz czy nie? Nie, uważam, że to jest prywatny aspekt mojego życia i nie muszę się dzielić tym na... No, no, tak, no tak, z jednej strony wy wszyscy, kurwa, influencerzy, chcecie zarabiać sobą, zarabiać o swoich historiach, kurwa, ale jak coś już jest takie, że być może będzie różnorako odebrane, to już nie, kurwa, to teraz nagle życie prywatne, kurwa, i też mam prawo do tego, żeby nie mówić wszystkiego. A potem, kurwa, chodzicie i opowiadacie, jak robicie kupę, kurwa, tak w dużym uproszczeniu. No, słuchaj, no. Odbieraj to jak chcesz. Ja uważam, że po prostu nie wszystko, co się dzieje w moim życiu prywatnym, musi być publikowane i bardzo lubię tą prywatną strefę mojego życia, gdzie nie muszę się dzielić każdym No aspektem. ale zobacz, pokazujecie się razem, jeździcie razem na wakacje, uśmiechacie się do siebie, streamujecie wspólnie, wiesz, no. No, No. no ktoś musi tu powiedzieć prawdę, albo tak, albo nie. Wiesz, bo to No, nie jest nie tak, wiem. że ja, nie wiem, gdzieś na imprezie widziałem, że piliście razem drinka i zacząłem tutaj wywody robić. To wszystko jest publiczne. No, Mitro, sam dobrze wiesz, że nie wszystko jest publiczne. I jeżeli chodzi o dwójkę ludzi, no to nie jedna osoba musi się wypowiadać w tym temacie, a musi być to wspólna decyzja dwóch osób. Dobra, to zróbcie taki small talk po następnym razie i dogadajcie się i tyle, nie? Bo warto już by było wiedzieć, nie? Bo ludzie tutaj, ludzie się interesują, wiesz, są... drążą temat, nie? Bo wiesz, ja wam tutaj, jeśli to jest prawda, to chciałbym wam pogratulować. Znaczy tobie przede wszystkim. No bo on jest przystojny, dowcipny, inteligentny, ale chyba delikatnie ślepy. Ale całe Nie, szczęście... mam zespoły z oczami. No, jeśli moje przypuszczenia by się potwierdziły, to jednak może mieć tam jakieś delikatne minus 2,5 na oku, nie? W sumie nosi zżywki. No właśnie. No właśnie, więc może trzeba sobie zbadać. Ale nie, tak już totalnie szczerze, jeśli tak, to chciałbym pogratulować, a jeśli nie, to tyle, nie? No to friendzone. Bo ja jeszcze nie jestem do końca pewien, czy jesteście, bo wszystko na to wskazuje, ale z drugiej strony mógłby być to Uber troll, nie? Więc no, chuj was wie. Chuj was wie. Wy z tego samego miasta jesteście? No. A. Chuj was wie, może kręcicie shipa tutaj dubiel Lexi tylko na skalę Twitchową. No nie wiem, no tyle, nie chcesz powiedzieć, to nie, no, no co mogę powiedzieć. Wiesz, ludzie pytali, to mówię, zapytam. No rozumiem, jasne. No to miłego dnia, smacznej kawusi, jebać kapusi i tyle. Jasne. Dobra. Dzięki. Cześć, cześć. No. Niestety widzowie się nie dowiedzieliśmy. Nie no, też tak trochę głupio, wiesz, pytać ziomka, bo ja z tym ziomkiem nigdy w życiu nie rozmawiałem. Nie no, Kasiu, mogę zapytać, no ale ja Remka nie znam. Może kiedyś poznam, może kiedyś się zobaczymy, może na jakimś PGA teraz za tydzień, nie wiem. Więc no.